Za nami trzecia edycja biegu Biegam, bo lubię w Książenicach. Jest to wielkie święto sportowców, głównie biegaczy. W tym roku zwiększyliśmy limit biegaczy. Na 5 i na 10 kilometrów startowało 500 zawodników. W kategorii dziecięcej, czyli na 1000 i na 400 metrów, łącznie 200 zawodników i Nordic Walking około 100 zawodników. Pozdrawiam, przepraszam, że nie biegnę, ale chcę wam powiedzieć, że pływam, codziennie pływam, zresztą to widać po mnie, prawda, bo widać, że facet jest wysportowany, nie? No, a swoje lata mam. Także kochani, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję Stanisławowi Kolasie i jego zespołowi, bo to jest coś wspaniałego, to co oni robią, pani dyrektor, wszystkim sponsorom, bardzo, bardzo wam dziękuję, impreza jest absolutnie pierwsza liga. O godzinie 11:00 bieg główny, który otworzy burmistrz Grodziska Mazowieckiego, pan Grzegorz Benedykciński, strzałem z pistoletu. 3, 2, 1, poszli, start! W tym roku zmieniliśmy na życzenie właśnie biegaczy trasę. Nie będzie to tylko po osiedlu Książenice, ale przez las. Połowa dystansu jest lasem i będzie to urozmaicenie dla biegaczy, gdzie wstępnie już chwalą sobie, że ta zmiana nastąpiła. Dodatkową atrakcją jest bieg drużynowy w tym roku. Ustaliliśmy, że będą biegać drużyny, minimum 5-osobowa skład drużyny, w tym jedna kobieta. To nie są tylko lokalni uczestnicy, są uczestnicy z całej Polski. Jest to również patronat medialny nad naszą imprezą ma Radiowa Trójka, gdzie podaje w swoich programach informacyjnych na forum całej Polski. Prowadzić będą imprezę redaktorzy Radiowej Trójki, pan Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Także dopingujcie ich. Nagrody w tym roku również wyjątkowe, bowiem były to talony z możliwością samodzielnego zadecydowania i wyborze w firmie Decathlon. Zapraszamy na imprezę, była udana 2 lata, przewidywana jest dobra pogoda. Serdecznie zapraszamy.